Cześć, ja nazywam się Juno, a to jest kolejna już część serii Zagrajmy w Silent Hill 4. Boże, gdzie my ostatnio byliśmy? Na pewno w tym lesie. Telefon nie chcę na razie ruszać, bo nie wiem, jak to się fabularnie z tym potoczy. Na razie chcę tę całą lokację ogarnąć tak, jak trzeba. Może popełniam duży błąd, ale dobra. Nie wiem. W każdym razie teraz idziemy do drzwi tych trzecich takich. Tak, zostawiłam je sobie na deser, a co tam? Oj, coś tu słyszę. Pieska. Pieska sobie ubijemy. Henry, dobij go, dobij, dobij, dobij. Nie, nie, tego pieska nie atakujemy. Idziemy sobie daleko od pieska. Ja bym załatwiła nietoperza najpierw. Wiecie? Czy nie wiecie o tym? A, mam tu gdzieś. Jest furtka, jest okej. Okay. I gdzie my weszliśmy? Czy my weszliśmy do środka tej fabryki, czy co to tu jest? Czy ja mogę tutaj swobodnie biegać, nie czując się jakoś specjalnie zagrożoną? Coś tu... Oj. Nie mogą spokojnie biegać. Dobij to, dobij to. Dobij, Henry! Jeszcze, 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 jeszcze dobij! Są szpetne. Któż by się spodziewał, że właśnie tak nietoperze wyglądają, no nie? A to żyje? Co to jest? Ksiury. Nie wiem, może jakaś kopalnia węgla? Czy wy widzicie tam wiszące stopy? Tak, ja je widzę przynajmniej. I to mnie wystraszyło trochę. Trochę. Trochę bardzo. Tak, mamy widok na jezioro. Tak, wiem, że nie potrafisz tego przeczytać. Chociaż nie jest aż tak ciemno, może powinnam przyciemnić nieco grę. O, ale... O! Czy to jest... Tak, mamy apteczkę. Której oczywiście użyć na razie nie chcemy, nie potrzebujemy. No i nie zrobimy tego. Jakaś bogini czy coś. Zapewne jakaś bogini tego kultu, o którym coś tam już wcześniej słyszeliśmy. Dobra, tu mamy portal. I czy możemy gdzieś tutaj... No, on coś widzi ewidentnie. Znaczy, on się patrzy na to na razie. No właśnie, to jest... Czy ja mogę tutaj coś jeszcze zrobić? Może ja powinnam teraz do pokoju wrócić albo coś? Bo w sumie nie wiem. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było tutaj coś wartego uwagi. No, a jak się okaże, że jednak coś przeoczyłam, no to po prostu tutaj wrócimy. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt duży problem, szczególnie jeśli wytłukłam wszystkich możliwych wrogów. A tutaj też nie jest jakoś specjalnie niebezpiecznie. Łatwo chyba przed nimi uciec, czy ja coś mówiłam. Ej, ja jestem obok drzwi, ja chcę wejść. No. Ale i tak oberwałam. Ach, kurczę, no. No dobra, i tak stoimy całkiem nieźle z życiem. Wow, i pojawił nam się tutaj nasz dawny znajomy, znaczy... Dawny znajomy. Poznaliśmy go w poprzednim odcinku. Powiesz mi coś? Powiesz czy nie powiesz? Bo widzę, że to jest... O. No, skoro są zamknięte, to raczej się nie otworzą. Pewnie jakieś zioło. Co? To mów, co chcesz, ziomek. I'm really thirsty.
Jesteś spragniony. I'm so, so thirsty. Oh, chocolate. Oh, chocolate. Dziwnym trafem właśnie mleko czekoladowe mamy przy sobie. Tak, pamiętałam to. Boże, to było dla mnie takie głupie, że aż utkwiło mi to w pamięci, nie wiedzieć czemu. Szkoda, że zresztą gry tak nie jest. Oh man, that was awesome. Patrzcie, czy on ma na koszulce tego boga Silent Hill 1? O, there's szpadelek. Something written on it. Dzięki. Przyda się. I coś jest na nim napisane, tak? Ja bym chciała to przeczytać, ale zapewne nasz główny bohater nie da rady tego zrobić. Podnosimy szpadelek i... I co my z tym zrobimy? O, możemy przeczytać. Pamiętacie, gdzieś widzieliśmy coś, korzeń przypominający rękę, no nie? Czy to było tutaj, czy mi się wydawało? Mam nadzieję. O, tu jest coś nawet napisane. Przeczytajmy to może, Henry? Aha. Nie może tego przeczytać. Szkoda trochę. Czy ja tutaj wytłukłam wszystko, co nam zagraża? A nie wiem. Może tu nawet nic nie było. No nic. O mój Boże, tu jest duch. Jaki on jest szybki. Czy on jest coraz szybszy, czy mi się wydaje? Pewnie mi się wydaje, nieważne. O, tu jest portal, do którego na razie chyba wchodzić nie będę, bo to nie miałoby sensu większego. Zaraz, tu jest cmentarz, dobra. Czy na mapie jest coś ciekawego zaznaczone? O Jezus, tu były zamknięte drzwi, no nie? Aha, właśnie. Czyli jednak wybrałam nie to wejście. Wiedziałam, czy się w końcu gdzieś tu trzachnę i pomylę. Dobra. O nie. Ducha sobie ominiemy. On wygląda jak jakiś stary rolnik, Boże. Tacy kolesie na horrorach zawsze mają przy sobie piły mechaniczne i nie są nastawieni przyjaźnie do grup przyjaciół odwiedzających ich posesje. W sumie też bym nie była zachwycona, gdyby ktoś mi wbił do domu. Albo na mój teren, ale nieważne, to jest Silent Hill, tutaj takie rzeczy się nie dzieją. Tutaj mamy coś znacznie gorszego i bardziej skomplikowanego niestety. Tysiące zagadek mianowicie. Cztery pieski, okej. Oczywiście nie musimy się nimi przejmować, dzięki temu, że odkryłam ten magiczny sposób. Szkoda, że jak grałam po raz pierwszy, to zupełnie nie wiedziałam, że tak można oszukać grę. Znaczy oszukać. Nie wiem, czy oszukać, czy twórcy po prostu zrobili coś takiego, żeby właśnie ludzie trochę pomyśleli, a później myśleli, jacy to byli niedomyślni, że nie wpadli na coś tak prostego. Znowu dziwne wycie. O, mamy ręce. Tak, tak, tak. I użyjmy szpadelka. Nie możemy użyć szpadla? Czemu? No, jednak możemy. Coś krzywo Henry stał sobie, tak? Rozumiem. Mam jakiś zardzewiały klucz. Dobra, 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 to już wiemy. I co? I my biegniemy dalej, tak? Czy nie? Nie wiem, gdzie mam biec. Wow, coś dziwnego się dzieje chyba. Tak, nagle mamy mgłę i wszystko jest takie bardziej Silent Hillowe. Nie podoba mi się to. Ej. To jest w kółko to samo, no nie? Dobra, dobra, wracamy. O, jest, już myślałam, że będę błądzić. Drugie drzwi. Myśleć logicznie, nie zgubić się. To jest najważniejsze. Czy mapa w ogóle jakoś się zmieniła?
Ta, na mapie dalej elegancko chyba pomieszczenia mamy pozaznaczane, znaczy pomieszczenia. To jest portal. Kurczę, jak sprawnie mi to wszystko idzie. Jak z solucją w łapkach. Au, Boże, uderzyłam się w mikrofon. Znaczy nie bolało, ale was mogło zaboleć w słuchawkach, takie czsz. Nieważne. Okej. Gdzieś tu było zdjęcie z tego jeziora, no nie? Czy nie? Może mi się wydawało. Nieważne, kogo to obchodzi. Telefon dzwoniący. Nie wiem, on był w sypialni? Może ja powinnam to odebrać? Nie wiem. Odbierzemy telefon? Był tu? Zobaczmy. Aha. Aha! Dobra, to ja się zastanawiam, czy go odebrać, czy nie cały czas. Biję się z myślami. A tutaj taka niespodzianka, tak? Rozumiem, rozumiem. Ten klucz jest dziwny, my go zostawimy. Apteczkę też zostawimy. Klucz. No, tego też nie używamy w zasadzie. No ale można mieć przy sobie, bo nie wiem, czy ta rura się niszczy, czy nie. Koniecznie zapis, jak już tu jesteśmy. No, Henry, zobacz, o tu jest twój jakiś notatnik. Boże, czy ja nie mogę teraz zapisać? Nie mogą? Serio? Jednak chyba mogą. Nie wiem, czy chcę to zrobić, czy nie. Wiem, że teraz będzie ciężko. Dlatego... Czy to się zmieniło? Chyba nie. Dlatego, że nie pamiętam za bardzo, jak w tej lokacji tam to wszystko się zmieniało, tylko pamiętam tyle, że właśnie się zmieniało. I wiem, że długo przy tym siedziałam. W każdym razie, na pewno musimy dostać się do drzwi. Tylko teraz pytanie, czy tych przy jeziorze, gdzie my wyszliśmy? Nie, chyba jesteśmy tutaj gdzieś... A, dobra, jesteśmy tu przy tym drzewie. I teraz moje pytanie, czy mamy się wrócić do tych jakichś drzwi przy jeziorze? Czy do naszej lokacji, tej takiej głównej, gdzie był ten koleś, który wymienił szpadel na czekoladowe mleko? Dziwna wymiana, no ale nie takie rzeczy się w grach widziało. Ha! Nie zdążyły nas pogryźć. I czy to były... Zaraz. No, nie no, to pewnie nam nic nie da. Tych drzwi nie otworzymy. Kurde. Klucz by nam się przydał, co? Na szczęście tu jest portal. I jeśli dobrze myślę, jeśli wejdę do tego portalu, to z powrotem tu wyjdę. Albo i nie. Ale musimy to sprawdzić. O Boże, oby to tak właśnie było. Dziwne, że Henry nie ma jakiejś choroby lokomocyjnej, jak tak mknie w tych tunelach. Jak szczur istny jakiś, nie wiem. Dobra, do skrzynki. Po kluczyk. Tak, to się zdecydowanie przyda. Help drinka nie chcę mieć przy sobie na razie, bo jeszcze użyję go przypadkiem i będę wściekła na cały świat, na siebie i na Henry'ego, tak. Wszystko skupi się na biednym Henrym, który o dziwo jeszcze nie umarł ani razu w tej serii. Dziwne, naprawdę. Chociaż w sumie gram na łatwym poziomie trudności, co tu dużo mówić. Ale w takich grach jak Silent Hill wolę się po prostu skupić na, wiecie, fabule i na aspektach psychicznych, no też psychologicznych. Czy mogę teraz otworzyć drzwi? Jasne, że mogą. O, właśnie tak. Wchodzimy do środka. Zawsze boję się rozglądać, jak jest coś takiego. Dobra. O Boże, ale on mnie wystraszył. Wszedł z nami. Ciekawe czemu.
O, mamy jakieś notatki czy coś. Nie ma to jak teksty o Bogu ciemności. I jakichś znakach. Wow, coś nam się otworzyło. Coś tu leży. Tak, tu są drzwi. Słyszę dziwne dźwięki. Ale spokojnie. Najpierw wszystko trzeba obejrzeć. Trochę taki typowy horror, jeśli mam być szczera. No, ale dobra, tam. Nie, idziemy do tych drzwi. Mam nadzieję, że ten ktoś nie będzie chciał nam nic zrobić. Ej, tu coś się pali! No, weźmy to. Okej, dobrze wiedzieć i. Ktoś tu płonie żywcem. Nie podoba mi się to. I finally met Co tam było him! napisane? The one the nosy guy talked 1-7. about! 1? The 1-7 i 1-2-1 chyba. 1-7. 1-2-1. Ale tam były jeszcze schody na górę! Special news report. Czy naprawdę nie mogę In już a tam forest near wrócić? Silent Hill, the Nienawidzę burned was, corpse of a twórcy 30-year-old gry. male was discovered earlier today. The police have ruled it a homicide and are investigating. The numbers 17121 were reportedly carved into the man's body. Due to the marks on the victim, the police are investigating possible links to the Walter Kurde, źle Sullivan zapisałam. case 10 years Źle. ago. Tak, czyli zobaczcie, to zdarzyło się naprawdę, a my o tym śniliśmy. I teraz pytanie, czy wychodząc, znaczy zasypiając, jakby wchodzimy w alternatywną rzeczywistość, która rozgrywa się naprawdę? Tak, nad tym trzeba naprawdę chyba długo się zastanowić, co to jest. Biorąc pod uwagę fakt, że grałam w Silent Hill chyba wszystkie możliwe. O Boże, znowu ten telefon. Nienawidzę go. Ktoś dobija nam się do drzwi. Sprawdźmy to, czemu ja się jąkam. Kto tam? O, ktoś się nami zainteresował wreszcie. This is the superintendent. Are you in there, Henry? Czemu Henry nie krzyczy? Help me! O! There's something wrong with this room! Swoją drogą, ale Help! krzyk, no nie? Let me out of here! Ktoś w takiej sytuacji chyba darłby się Is anybody głośniej, home? przeraźliwiej. On nas nie słyszy, nie wiem, czy zauważyliście. W ogóle, jakbyśmy nie istnieli. What's going on here? Czy on otworzy te drzwi? Może nas uratuje? Nie byłabym taka pewna tego. On coś mruczy pod nosem. O, zobaczcie. Chyba się nie uda, co? No właśnie. No, to może zainteresuj się tym jeszcze bardziej. Wiecie co? Mnie to po prostu dobija, no. Przecież Henry mógłby tutaj konać już od wielu dni, a oni nawet się tym nie zainteresowali. O, coś. Czyżby on wiedział coś więcej? Swoją drogą, dziwne, że oni zawsze mówią do siebie, prawda? Bo w myślach raczej nie czytamy. Aha, i więcej chyba nic nie zobaczymy. Szkoda trochę. Co? Dobra, jakieś magazyny. O, może tutaj coś?
zdjęcie od Sunderlanda, czyli od Jamesa chyba. Coś tu może się zmieniło? Henry, ty podglądaczu. Nie, zobaczcie, ona już drugi dzień z rzędu siedzi w tej samej pozycji i ma strasznego królika na łóżku. Nie, nie chcę na to patrzeć nawet. Boję się tych królików po Silent Hill 3. Czy ja chcę coś odłożyć do skrzyni? Zastanówmy się nad tym szybko. Pewnie chcę. No, to chyba nam się nie przyda. Dobra. I myślę, że możemy sobie zapisać grę i zabawy i horroru na dziś wystarczy. Tak, ten wieczór i tak był pełen emocji. Chociaż gra nie jest taka straszna, jakby mogło się wydawać. No ale dobra, tutaj robimy cięcie, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. A na razie cześć wszystkim. Do usłyszenia.